Dzień dobry Państwu, Roman i Piotr. W programie Trzecim Okiem przez Galaktykę. W dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadać na pytania naszych widzów, które dostaliśmy. Tak. Zacznijmy. Gratuluję Romanowi długości czakramu Mariusza. Pytanie następne. Już mówię, że był człowiek w Egipcie, napił się wody, pod wieczór poczuł silne wibracje, a w nocy nawiedziła go bogini Nasram. Czy to tak działa? Krzysztof Skwarczyński. Dziękuję Krzysztofowi za pierwsze pytanie, które jest godne naszej uwagi i odpowiadamy tak, to właśnie tak działa. Zwłaszcza w ciepłych krajach, jak mówiliśmy, kiedy wypijesz nawibrowaną wodę, ciepłą, czyli prajdłową, taką jak należy, nie ze sklepu, nie butelkowaną, bo tam są emulsoryzatory, to nawiedzi cię prawdopodobnie bogini Nasra z Egiptu w miejscu, w którym się najmniej spodziewasz. No, czyli w Egipcie. Tak. I tam się dowiesz już szczegółów dalej technicznych, kiedy to trzeba przeżyć, nie bać się wibracji najróżniejszych części ciała, zwłaszcza odcinek lędźwiowo-odbytowy. Jeżeli tam nawiedzicie bogini Nasra, to tylko się cieszyć. Dokładnie, to jest dar po prostu, że bogini cię nawiedza, to się tylko można cieszyć z takich rzeczy. A odcinek odbytowo-lędźwiowy jest najważniejszą częścią duchową człowieka. Dokładnie. I bogini Nasram bardzo często go porusza. Dobrze, przejdźmy może do następnego pytania. Kolejne pytanie. Panowie... Jak ma się sprawa z wodą butelkowaną? Pyta. Czy jej stosowanie jest korzystne? Kto? To jest człowiek nieznany w internetach, pyta. Pyta człowiek nieznany w internetach. Jakie było pytanie? Jak z wodą butelkowaną, czy jest korzystna? No to ty odpowiedz na pytanie. No, bardzo mi przykro, ale... albo nawet nie przykro. No, nie jest korzystna. Bo? No, nie jest korzystna dlatego, że woda butelkowana z reguły jest wodą zimną, czyli taką wodą, której pić nie należy. I taka woda powstaje w wielkich koncernach, które poddają ją procesowi zamrażania wcześniej, żeby ją nawibrować tą złą energią, niekorzystną dla naszego organizmu astralnego. To mi się i tak nie udaje, bo woda zimna nie ma wibracji, jak już wiemy z poprzedniego odcinka. No ale jest niekorzystna, sam przyznasz. Jest niekorzystnie nienawibrowana, oczywiście. No dokładnie, tak, jest, no. Tak. No i tam są emulgatyzatory. Nie wolno ich jeść, bo mają toksyny. Tak. I pytanie od słuchaczki, M. Grabas z Grudziądza. Czy powietrze z czakry ma się unosić czy opadać? Czakry lędźwiowo-odbytowej. Powietrze, które zalecamy, jest lżejsze od powietrza i unosi się do góry. Oczywiście wstępuje, w niebo wstępuje, bym powiedział wręcz. I trzeba je przechwycić w drodze do niebo wstąpienia, ponieważ powietrze z obszaru lędźwiowo-odbytowego to jest najlepsze powietrze, jakie można sobie wyobrazić. Oczywiście, że ono w niebo wstąpi. Więc tak, do góry idzie. Do góry. Tak, trzeba się ustawić odpowiednio strategicznie gdzieś tam. Tu łapać z góry. Tak. Na dole nie ma co szukać. To nie ma nic ciekawego. Kolejne pytanie. Chciałbym zapytać, czym się kierować w żywieniu? To znaczy, które potrawy zapewniają najlepszy przepływ wiatrów? Pyta Zdzisław z Białołęki. Jakie potrawy zapewniają najlepszy przepływ wiatrów? No to tak jak już mówiliśmy. Groch, kapucha. Jajka na przykład zepsute, bardzo jajca. Dobrze, w ogóle najlepsze je zepsute działają. Tak, zepsute jajca jemy, wegetarianie mogą jeść zepsute jajca astralne, właściwie najlepsze, właściwie to my w ogóle zalecamy tylko jeść astralne rzeczy. Tak jest. No. Przy okazji dobra dieta, też nikt nie tyje, nikt nie grubnie. Łazanki. Można łazanki, można makaron, też jest wiatropędny. Taki ciemny makaron, pomarańczowy, zdarza się też, że jest wiatropędny. Można jeść wafel bochaciem. Ale dostępne tylko w Niemczech. To można zamówić sobie. Także tak. Na czarnym rynku. Oj, coś mi się tutaj zaświrowało. To jakieś złe fale. No tu dzisiaj mamy wiele złych fal. Mimo, że temperatura się podniosła, powinny być
dobrze nawibrowane powietrze i jest, tylko że różne toksyczne fale wibracyjne, elektromagnetyzmy interferują, a też no, ciężko kupić produkty żywieniowe bez emulgetyzatorów. Więc dzisiaj może być troszkę zakłócenia. Tak. Poza tym Roman nie umie obsługiwać dobrze urządzeń telekomunikacyjnych. No, nie uczyli mnie na studiach wszystkiego. Człowiek nie może wiedzieć wszystkiego. Ja znam, za to bardzo dobrze się na Beko idzie na przykład. Kolejne pytanie od tego samego człowieka. Bardzo ci dziękujemy za tak wiele pytań. Cieszymy się, że pytasz. Kolejne pytanie jest takie. Czy włosy, szczególnie te bujnie, również pozytywnie wpływają na czakrę? Włosy? Włosy, włosy. Tak, nie wąsy, tylko włosy. No tak, oczywiście, zwłaszcza kiedy się je. Przypomnę, moja córka uwielbia włosy z majonezem. Tak, dokładnie tak. Astralne oczywiście też. To co tu powiesz na ten temat państwu? Czy bujne włosy, czy dobrze, pozytywnie wpływają? Oczywiście, że tak, no te włosy... Tego klawisza nie naciskaj, on formatuje twardy dysk w komórce. Formatuje go? Formatuje go. Dobra. Formatuje C dwukropek. Tak jak mówię, wróćmy do włosów. Bujne włosy jak najbardziej, tylko żeby ich pan za często nie mył, no bo po co myć włosy, skoro mogą nam bardzo dobre wibracje przesyłać i dobrze wpływają. Niech je pan wącha po prostu, niech je pan hoduje, nie myje i dużo wącha. Tu się zgadzam z kolegą Romanem, bardzo z przyjacielem z Niemiec. Dziękuję bardzo. Akurat. Dobrze. Ten sam człowiek pyta. Powiedzieli panowie, że nie wolno zabijać zwierząt i najlepiej pożywiać się astralnie. Tak. Czy to dotyczy też produktów zwierzęcych jako jajka albo mleko? Czy można je normalnie spożywać bez obawy o stan naszych czakr? Proszę je spożywać, gdyż to wszystko, ja przypomnę, odbywa się astralnie. Należy, spotykając kurę, rozebrać ją astralnie i zjadać po kawałku to, co tam rozbierzemy. A przy okazji tam będzie jajko? Jajko. Proszę bardzo, takie jajko jemy astralnie. No, kura ma jaja. Kogut też. Wielkie jaja. Kogut ma jeszcze większe jaja astralne i... Ale kogucich jaj byśmy, ja nie polecam. Na przykład ja nie lubię kogucich jaj. Dlaczego? Ach, tak jakieś kwaskowate są. Mi to po prostu nie smakuje, ja tego nie lubię. Myślę, że świetne są jaja koguta. No to widzisz, jak gusta są różne, tak? No, ale jaja kurze tak, ale... Ale astralnie. Niemieckie gusty zawsze są różne. Następne pytanie przysłała nam Zofia z Raciborza. Przepraszam szanownych panów, ale czy można jeść mózg człowieka i serce? Ewentualne inne części ciała? Co to jest po prostu za pytanie? To jest nie, w ogóle... Brak mi słów. Brak mi słów, jak pani można, Zofio, brak mi można. Słów. Brak mi słów do takiego pytania. Następne oczywiście, pytanie. Że. Następne pytanie nawet nie będziemy odpowiadać. I proszę się zapoznać, poczytać. Poczytać trochę internetu dla odmiany. Dobrze. Piotrze, wydaje mi się, że to by było na tyle. To było tyle. Jeszcze ja mam pytanie, które dostałem prywatnie od słuchacza Witolda z Wałbrzycha. Dlaczego wokół nas takie zielone poświaty tutaj są? Czy to być może kiepskie studio nagrań? Otóż oczywiście, że nie. Proszę się nie popisywać swoją ignorancją tutaj. Jest to aura, którą chcieliśmy państwu pokazać w naszym cyklu Trzecim Okiem przez Galaktykę. Dokładnie. Wybraliśmy zieloną aurę. Bo dlaczego? Tak, bo jest wesołą aurą i jest dobrą do nauki. Dobrze się uczy, świetny relaks. Dokładnie. Przy zielonej aurze. Jest, więc założyliśmy filtry na fotoaparat, które pokazują aury. No tak, bo z tym, proszę Państwa, każdy człowiek ma aurę. No, jeden ma fioletową, drugi ma zieloną, trzeci ma buraczkową. Roman ma... To zależy po prostu od tego, co chcecie przekazać. Różową. Ja lubię bardzo różową czakrę, bo to aurę. Pokazuje moją seksualność. Aurę. Ale zielona czakra odpowiada nauce, a że proszę Państwa, nasz program, no było nie było, jest edukacyjny, dlatego właśnie wybraliśmy tą czakrę i przy okazji Państwo mogą zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Ja mam aurę głównie zieloną i dzisiaj, kiedy nagrywamy ten program, przybraliśmy aury zielone, też różowa jest... Do czego innego? Homeopatyczna.
Nie będziemy jej eksponować, bo mogą zainterweniować siły. Siły, korporacje. No i to było tyle pytań. Romanie? Piotrze? Czy chciałbyś coś dodać słuchaczom, wytłumaczyć się może? Nie, bardzo się cieszę z tych pytań od Państwa. Na przykład powiedzieć coś o Niemczech i... Zapraszam do Niemiec. Bardzo lubię Niemcy. Mój ulubiony kraj. To na Niemcy można... Są Niemcy, jest gruźlica, jest... Tak, no powietrze jest średnie, co prawda, w Niemczech, bo tam, wiadomo, Unia Europejska i oni tam próbują to powietrze zmienić na szkodliwe, czyli czyste. Unia Europejska to jest obszerniejszy temat, o którym powiemy Państwu w którymś dniu tygodnia. Dziękujemy. Dziękujemy. A może wibracje? Może nie.